przysięgam wam na wszystko, że mam 0 punktów i przez moje, ile mam lat prawo jazdy? Jak miałem 18, to sobie robiłem 18, czyli do 19 to jest jeden rok, 20, 21, 22, 4 lata. 4 lata mam prawko, nie? I przez 4 lata, jak miałem prawko, ani razu, nawet na kontrolę nie złapała mnie policja. Nawet na kontrolę. Czad, ja miałem sytuacje takie, że wyjeżdżałem z domu. Jezus, to jest kolejna sytuacja. Czad, wyjeżdżałem z domu, patrz to. To jest insane, czad. Policja, nie wiem, raz mnie goniła, ale nie dogoniła. No ale co ja mogę na to poradzić? Żartowałem, Twitch Administration, nie było takiej sytuacji. Raz wyjeżdżałem z domu i miałem, jak ja mieszkałem sobie teraz w Warszawie, miałem mieszkanko, nie? I tu była taka droga. Tu się wyjeżdżało. No wiadomo, 4 lata w Londynie siedzi, to nie ma punktów S. No, tu się ale w Warszawie bardzo dużo, jak jestem, to za każdym razem bardzo dużo kilometrów wyjeżdżam. I tu było skrzyżowanko, jest takie, nie? I ja tutaj miałem mieszkanko. I teraz będzie, oho, likt mieszkania, tak, znajdźcie takie ustawienie w Warszawie, czad, powodzenia. No ogólnie okej. Okay. Wyjeżdżałem sobie autkiem tutaj, skręcałem tutaj i tu był korek, nie? I tutaj na środku stała policja. Czekaj, jak ładnie policję zaznaczyć. Dobra, wiadomo o co chodzi. Stała policja w tym miejscu i łapała dokładnie każdy samochód, który jechał, uwaga, z tej strony i z tej strony. Tych i tych puszczali, ale łapali każdego z tej i tej. I tu były dwa korki, nie? No ja się tak, wiesz, zastanawiam, bo to była niedziela rano. To była niedziela rano, ja jechałem w ogóle do fryzjera. I to w niedzielę rano, no to zazwyczaj po sobocie, prawda, łapią ludzi, patrzeć, bo to była, nie wiem, 7:15 chyba. Bo ja na 7:30 jechałem, no coś takiego. Nieważne. Chodzi o to, że to było wcześniej rano. No i każdy stoi tutaj w kolejce. Ja nie piłem nic poprzedniego dnia, więc jakby miałem chillerę, no ale byłem wkurzony, bo się pewnie spóźniłem do... Pewnie bym się spóźnił do fryzjera. No i stoję i każdy samochód, skuter przejeżdżał, to go zatrzymali i kazali mu dmuchać, nie? Ja wjeżdżam na skrzyżowanie, a typ mi macha tą pałą, proszę dalej, proszę, przejeżdżamy, nie zatrzymujemy się. A ja takie... Naprawdę? Wszystki! I najlepsze, za mną samochód? Tak, proszę, pan będzie dmuchał. Dlaczego? Nigdy nie dmuchałem w alkomat. Nie wiem, jak to jest dmuchać w alkomat.